sobotę na terenie Podzamcza odbył się piknik charytatywny na rzecz Nadii Machalskiej, nieuleczalnie chorej dziewczynki. Piknik zorganizował Komitet Nadia. Piknik zorganizowany został przez Komitet Honorowy Nadia oraz Samorządową Agencję Promocji Kultury, Centrum Konferencyjne Zamek, a to wszystko dla Nadii Machalskiej, która choruje na bardzo nieuleczalną chorobę genetyczną, to jest mukopolisacharydoza. Choroba polega na tym, że dziecko przechodzi swoisty regres, czyli cofa się w rozwoju, a później po prostu umiera. Takie dzieci dożywają 10 roku życia. Aby powstrzymać tą chorobę, potrzebna jest rehabilitacja i bardzo kosztowne leczenie. W tej chwili Nadii po prostu odmawiają już posłuszeństwa nogi, potrzebny jest specjalistyczny wózek, dlatego stąd też ten piknik i zbieranie nakrętek, aby móc właśnie zakupić ten wózek oraz mieć środki na rehabilitację i na leczenie dla Nadii. W jaki sposób to robicie? Co oferujecie? W tym momencie cały czas trwa akcja zbierania nakrętek, a dzisiaj, czyli na terenie Centrum Konferencyjnego Zamek, odbywa się piknik na rzecz Nadii, gdzie mamy do zaproponowania kramik z płytami, z książkami, z płytami DVD, CD, z gadżetami dotyczącego naszego miasta. Można również pograć najnowsze gry PlayStation, czyli FIFA 2014. Również jest masażysta, który za pewną kwotę daje usługi masażu, malowanie twarzy, trampolina dla najmłodszych, oczywiście też zamek dmuchany, no i oczywiście wokaliści, którzy umilają nam czas podczas zbierania, dawania datków na rzecz Nadii. A wszystko to oczywiście za skromny datek do puszki. Jasne, że tak, bo zebraliśmy się tu wszyscy po to, żeby pomóc Nadii w jej ciężkiej walce z chorobą. Nadii choroba objawia się tym, na przykład teraz już w tym momencie Nadia nie mówi, czasem ma problemy z chodzeniem, napady padaczkowe, nie zgłasza żadnych potrzeb, ogólnie funkcjonuje tak jakby we własnym świecie, troszkę jak dziecko autystyczne, także trzeba ją, troszkę jak niemowlę, trzeba ją ubrać, umyć, nakarmić, nie mówi, że coś ją boli, że czegoś potrzebuje, nie. Teraz pojawiły się właśnie problemy z nóżkami, dlatego tak jest w tej chorobie niestety, że postępuje i kolejnym krokiem jest to, że niestety przestanie chodzić. A na ile rehabilitacja jest pomocna? Rehabilitacja wzmacnia nóżki, wzmacnia rączki i... A jeżeli chodzi o mowę, jest jakaś szansa, że dziecko zacznie mówić? Niestety nie. Nie. Nie ma leku, który wyleczy po prostu dziecko. Nie ma niestety, ale są leki, które hamują chorobę i terapia, rehabilitacja. No mówić niestety. Czy Narodowy Fundusz Zdrowia wspiera Panią w jakiś sposób, czy niestety za wszystko musi Pani płacić? Narodowy Fundusz Zdrowia daje nam możliwość, tak jakby bezpłatnie udostępnia nam 2 paczki pampersów miesięcznie i na rehabilitację z Narodowego Funduszu Zdrowia niestety trzeba czekać dosyć długo. My mamy termin na październik, a do października niestety, jeżeli przez ten czas oczekiwania nie będziemy robić nic, no to choroba może postąpić szybciej, dlatego chodzę z córką prywatnie na rehabilitację. I to kosztuje niemałe pieniądze. Niestety tak. I znaleźli się ludzie, którzy starają się Panią wesprzeć. Tak, tak. To stało się zupełnie przypadkowo, bo przypadkiem postanowiłyśmy odwiedzić stare przedszkole Nadii. I z Panią Dyrektor, z Bogusią, w trakcie rozmowy zaproponowała pomoc, że będziemy zbierać nakrętki. Później zgłosili się ludzie, którzy postanowili zorganizować piknik charytatywny. I to jest wspaniałe. I powstał też
Komitet Nadii. I Komitet Nadia, tak. Powstał Komitet Nadia i mam nadzieję, że będzie to owocne i będziemy mogli uzbierać pieniążki na rehabilitację, na leczenie, na wózek, który wkrótce już niestety będzie potrzebny. Na wszystko to, co potrzebne. Tak, tak. Bardzo dziękuję wszystkim za przybycie na piknik, za wsparcie, za okazaną pomoc. Jak widać, sporo osób postanowiło włączyć się w nasz piknik i serdecznie dziękuję wszystkim w imieniu moim i Nadii. Już niemal tradycją stały się koncerty jazzowe na Mysiej Wyspie. Tak było w minioną niedzielę. Do spotkania z jazzem nowoorleańskim zaprosiła szczecinecka grupa Dixie Band. Jazzmeni zagrali największe przeboje pochodzące z kolebki jazzu. Ładna pogoda sprawiła, że słuchaczy nie brakowało. Przyjechali na rowerach, przypłynęli statkiem, przyszli bądź przyjechali samochodami. Wielu skorzystało z kąpieli nie tylko słonecznych, a wszystko przy dobrej muzyce. Trwają międzynarodowe warsztaty instrumentów dętych. Dziś bardzo mocnym akordem zakończył się pierwszy turnus poświęcony muzyce saksofonowej. Na Placu Wolności w samo południe zagrała cała orkiestra. Poprowadził ją znakomity saksofonista Juan Pedro Luna z Hiszpanii, który również rozwija swój talent muzyczny jako dyrygent. Jest ekspertem Uniwersytetu Andaluzyjskiego w dziedzinie literatury saksofonowej. Dzisiejszy koncert nie kończy warsztatów. Zajęcia rozpoczyna klasa fletu. Przed nami kolejny cykl koncertów. Dwudziestodwuletni Damian Zawadzki, mieszkaniec Szczecinka, zachorował na ostrą białaczkę limfoblastyczną. Konieczny jest przeszczep szpiku. Podczas artpikniku, który odbędzie się w najbliższy weekend, w akcji rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego będą mogli włączyć się mieszkańcy Szczecinka. Na dziedzińcu Szczecineckiego Zamku będzie można się zarejestrować w bazie Fundacji DKMS Polska. Punkt rejestracyjny będzie czynny w piątek od 17 do 20 i w sobotę od 14 do 20. Na wniosek starosty Szczecineckiego w najbliższą środę zbiorą się radni Rady Powiatu na nadzwyczajnej sesji. W porządku obrad przewidziano 5 punktów. Planujemy na 23 sesję nadzwyczajną. Jeszcze w tej sprawie stosowny wniosek do pani przewodniczącej nie został złożony. On dopiero będzie złożony formalnie w poniedziałek. Natomiast na tej sesji chcemy zaproponować 5 projektów uchwał. Sesje nadzwyczajne mają do siebie, że mogą tylko odnosić się do tych planów i projektów, które zostały przedstawione. Po pierwsze, niezbędne są nam zmiany, jeżeli chodzi o wieloletni plan inwestycyjny, ponieważ mamy ogłoszone 5 przetargów na rozbudowę i wyposażenie szpitala szczecineckiego. Środki finansowe, jakie mamy na dyspozycji na ten cel, to jest 4 700 000 zł. Już po przetargach dzisiaj widzę, że tych środków nam zabraknie. Jeżeli nie zwiększymy wydatków związanych z tą realizacją inwestycji, to po prostu będziemy musieli unieważnić przetarg. Po drugie, dodatkowo wprowadzamy do planu inwestycyjnego zadanie związane z zakupem tak zwanej mobilnej karetki z szpitalem polowym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Ja tego przedsięwzięcia nie miałem w planie inwestycyjnym wieloletnim budżecie powiatu szczecineckiego. Otrzymałem informację, że to przedsięwzięcie będzie otrzymało wsparcie do finansowania 85% z budżetu marszałka województwa, a termin realizacji zadania jest 31 grudzień, więc muszę to zadanie wprowadzić tak, aby już uruchomić procedurę przetargową. Po trzecie, chcemy wejść do dodatkowym zadaniem, to jest ulica Kościuszki w mieście Szczecinek do realizacji. Koszty inwestycji około 1 000 000 zł. Tego zadania również nie mamy w budżecie. Mamy możliwość pozyskania pieniędzy chociażby z rezerwy Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.
rozwoju. I po czwarte, to będzie uchwała, unieważniająca uchwałę, którą podjęliśmy 30 czerwca. Związane jest to z bezprzetargową dzierżawą nieruchomości przy szpitalu szczecineckim. Tam mieliśmy błąd prawny w procedurze. I piąta, to będzie identycznej treści uchwała związana z tym bezprzetargowym wydzierżawieniem, z tym, że już eliminująca ten błąd, ponieważ faktycznie działka, która była zapisana we wcześniej już uchwale, nie była od strony prawnej zapisana w ewidencji gruntów. To uchybienie prawne już minęło i stąd chcemy jakby te rzeczy dopełnić, aby można było procedować dalej, próbować uzgodnić umowę, bo treścią całego tego przedsięwzięcia, jeżeli chodzi o bezprzetargowe wydzierżawianie tej nieruchomości dla Alenordu i Podimedu, jest umowa, która będzie obwarowana określonymi zapisami, tak aby zadbać o interes powiatu szczecineckiego. Stąd ta potrzeba zwołania nadzwyczajnej sesji. Każdego roku w lipcowe dni nad Jeziorem Ogórkowym w Kaliszu Pomorskim odbywa się jarmark. Kalisz Pomorski staje się wówczas nieoficjalną światową stolicą ogórka. Na gości czekają słoje z ogórkami, zarówno małosolnymi, jak i kiszonymi. Kulminacyjnym punktem uroczystości jest zatopienie beczek z ogórkami w Jeziorze Młyńskim oraz wyłowienie tych zatopionych podczas zeszłorocznego festynu w Jeziorze Ogórkowym. Na festynie nie mogło zabraknąć wiarusów i pań ze Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych. Lato w pełni. Wojskowe Koło PTTK Wiarusy realizuje kolejne zaplanowane imprezy. W nieodległym czasie zrealizowaliśmy dwa ogólnopolskie spływy kajakowe na rzece Breda i Dobrzyca oraz parodniową wycieczkę rowerową po Puszczy Wchrzańskiej. A w minioną sobotę, 19 lipca, byliśmy na kolejnej udanej, fajnej imprezie na 10. jubileuszowym jarmarku ogórkowym w Kaliszu Pomorskim. Oprócz wiarusów i sympatyków naszego koła, również drugim autokarem na tę imprezę pojechały panie ze Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych. Było nas w sumie ponad 80 osób. Wcześniej, jadąc już do Kalisza, odwiedziliśmy miejsce tragicznej katastrofy koło Mirosławca, która miała miejsce w styczniu 2008 roku. Zapaliliśmy znicze. Chwilą ciszy oddaliśmy hołd poległym tragicznie tam polskim lotnikom. Dalej pojechaliśmy do Drawna. Odwiedziliśmy to pięknie położone miasto nad dwoma jeziorami. Zwiedziliśmy ciekawe zabytki, jak chociażby Spichlerz, ruiny zamku Wedlów. Odbyliśmy spacerek nad jeziorem Adamowo i już później przemieściliśmy się do Kalisza Pomorskiego. Zwiedziliśmy odrestaurowany Pałac Wedlów, ciekawy klasycystyczny kościół z 1771, a później przemaszerowaliśmy wraz z orkiestrą Blue Damons, która przyjechała z Niemiec, nad Jezioro Górkowe, by wziąć udział w jarmarku. To jest plenerowej imprezie kulturalno-rekreacyjnej. To już była 10. edycja tej imprezy. Przyjechało wielu turystów z wielu miast Polski, bo rzeczywiście jest to na wysokim poziomie zorganizowana impreza. Ja tylko powiem, że z takich ciekawszych punktów atrakcyjnych, które były zrealizowane przez wykonawców, to nie licząc już występów gwiazd, jak zespołu Afromental czy KAI, to bardzo ciekawą, atrakcyjną imprezą były pokazy trialu rowerowego przez mistrzów świata z klubu, który przyjechał do nas aż z Wadowic. No było to rzeczywiście coś wspaniałe, pięknego. Były imprezy dla dzieci, czyli tak zwany clown show. Były występy innych zespołów. Duże uznanie zrobił wrażenie zespół Roxanne, który śpiewał wspaniale covery zespołu Roxette, rzeczywiście na bardzo wysokim poziomie. Oczywiście były imprezy towarzyszące, różne kiermasze, gdzie można było wygrać atrakcyjne nagrody. Wielu z naszych uczestników też takie nagrody powygrywali, chociażby i słoiki z ogórkami kiszonymi i wiele, wiele innych rzeczy. No i oczywiście o godzinie 18 kulminacja tej imprezy, a więc tak zwane widowisko, ceremonia topienia i wyławiania beczek z ogórkami. Polega to na tym, że jest to wszystko w takim obrzędzie, ceremonii. Ogórki zostają załadowane do beczek, zostaje to wszystko zaprawione, czosnek, koper, sól, wszystko to jest niezbędne. Beczki zostają zabite dękiem i wywiezione do jeziora. Dwie beczki.
i porzucone na dno jeziora. A z dna jeziora mistrz ceremonii wyciągają kolejne te dwie beczki, które zatopione były w ubiegłym roku i zostają przywiezione na brzeg, a tam już potem zostaną beczki otwarte i następnie ustępuje poczęstunek wszystkich chętnych, którzy chcą z tych ogórków korzystać. Oczywiście jest to bezpłatnie. No chcę powiedzieć, że ogórki miały wzięcie, smakowały wszystkim. Były to bardzo dobrze zakiszone ogórki tradycyjnie, tak jak to przez wiele, wiele lat robi się w Kaliszu Pomorskim. Nieprzypadkowo Kalisz Pomorski określa się jako światową stolicę ogórka. A jeszcze przy okazji powiem takie ciekawostki, że ogórek prawdopodobnie pochodzi z Indii, gdzie był już uprawiany 3000 lat przed naszą erą. Był też ulubionym warzywem na stołach starożytnych Egipcjan. Ogórek hodowali również Rzymianie. A według takiej legendy ogórek pochodzi od indyjskiego księcia, który, jak ta legenda głosi, miał 60 tysięcy dzieci. No i jeszcze jedna ciekawostka, że ogórek w porównaniu z innymi warzywami zawiera najwięcej wody, bo 98,8%, ale reguluje pracę serca, wątroby oraz nerek. To takie ciekawostki przy okazji ogórku, ale jest to piękna impreza i na pewno w przyszłym roku będzie realizowana. Co, jak organizatorzy zapowiedzieli, co roku w lipcu mniej więcej o tej samej porze. Dobrą formę zaprezentował Marcin Chabowski, zajmując drugie miejsce w zawodach w Szwajcarii. Zawodnik STS Pomerania rywalizował z trójką Szwajcarów, którzy również przygotowują się do startu w maratonie w Mistrzostwach Europy w Zurychu. Na płaskiej trasie o długości 14 km zwyciężył 32-letni Abraham Tadysi, a młodsi lekkoatleci Pomerani odnieśli znaczące sukcesy podczas finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w lekkiej atletyce. Najlepszą lokatę uzyskała Justyna Chałubińska w biegu na 200 metrów, brązowy medal. Zdobyła również finał na 100 metrów. Czwarte miejsce tuż za podium Kuba Olejniczak na 400 metrów przez płotki. Oliwia Małkiewicz i Wiktor Sądkiewicz szóste miejsca w biegu na 110 i 100 metrów przez płotki. Grzegorz Awtuch nie ukończył rywalizacji z powodu kontuzji. To jak można ocenić ten występ? To jest dobry występ zawodników Pomerani? Bardzo dobry. No 5 osób na finale, bo tu już jest 20 osób najlepszych z kraju. Może tylko rywalizować ze sobą. Ciężko pracowali na to, no i są efekty. Tak. Brązowy medal Justyna obroniła też z hali i tylko się cieszyć. Czy padły tam jakieś wartościowe rezultaty? Czy zostały pobite jakieś rekordy życiowe? Wszyscy zawodnicy wyrównali bądź pobili swoje rekordy życiowe. Z tego co wiem, chyba padł jeden rekord województwa, ale no wszystko idzie w dobrym kierunku. No wszyscy idą do przodu. Jeden chyba z lepszych występów w historii Pomerani na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. Ile osób tam startowało? 5 osób od nas. Ogólnie bardzo dużo. No. Wszystkie konkurencje po 20 osób najlepszych w kraju, tak? Musieli wcześniej zrobić minima, żeby móc startować. A jeżeli chodzi o najbardziej wartościowy wynik z tej szczecineckiej grupy, kto tam wypadł najlepiej? Myślę, że Oliwia Małkiewicz 14:47, to jest pierwsza klasa sportowa, i Kuba Olejniczak 54:17 na 400 płotki, to jest też blisko pierwszej klasy sportowej. A co teraz robią zawodnicy STS Pomerania? Odpoczywacie po tych zawodach odpoczynek, czy ciężko pracujecie? Teraz ci, co startowali we Wrocławiu, mają chwilę przerwy, ale zaraz będziemy jechać znowu na obóz do Poznania, szykować się do drugiej części sezonu. Reszta zawodników, młodzieżowcy, szykują się teraz do Mistrzostw Polski Seniorów, które odbędą się w przyszłym tygodniu, i do Mistrzostw Polski Młodzieżowych w Inowrocławiu pod koniec sierpnia się odbędą. I to już wszystko w aktualnościach, a za chwilę tydzień w służbach mundurowych.